Czy interesujesz się modą? Średnio. Średnio, ale wyglądasz dobrze. I skąd czerpiesz te inspiracje? Nie wiem, po prostu kupuję to, co mi się podoba. A przeglądasz jakieś blogi? Czasami tak. Jakieś konkretne adresy? Nie. A takie topowe blogerki, Mo Fashion, Jessica Martin? Kojarzę. Lubisz? Lubię, tak. W sensie doceniam, ale sama by się tak nie ubrała. A, czyli te blogi, które ty lubisz, są bardziej takie miejskie, streetowe? Tak. No bardziej traktuję te blogi jako i całą tą modę jako sztukę, a nie jako coś, co bym sama jakby nosiła, tak. A, znasz jakichś fajnych projektantów? Lubisz jakichś projektantów szczególnie? Lubię Valentino i Miu Miu. Czyli tak elegancja jednak. Tak, no ale jak mówię, no to jest coś, co mi się podoba, ale niekoniecznie jakby to się odzwierciedla w tym, jak wyglądam. A to jak ty wyglądasz, jakbyś określiła? No tak bardzo, bardzo luźno. Bez żadnej elegancji, bez jakiegoś wysilania się. A spośród znanych osób masz kogoś, czyj styl jest ci bliski? Mary-Kate Olsen. A powiedz, co masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki? Mam buty Timberlanda, spodnie z Zary, szalik Ani Kuczyńskiej, płaszcz z Mango i torbę z Zary. A Ania Kuczyńska, zdarza się często kupować u projektantów? Czy to jest taki jednorazowy wyskok? No raczej jednorazowy. Ale warto? Tak.